tutaj postawmy kropkę. Zakończmy już definitywnie wątek zagraniczny i przejdźmy do wątku polskiego, w którym podzielę się moimi spostrzeżeniami odnośnie moich ulubionych polskich artystek. A zacznę od Cześć, witajcie moi drodzy, Michał Bigoraj, porozmawiajmy nie tylko o muzyce. Jak widzicie, mam na sobie koszulkę naszej reprezentacji, biało-czerwoną koszulkę piłkarskiej reprezentacji Polski, dlatego że jak wiemy, wczoraj wygraliśmy z Walią i dzięki temu Polacy wystąpią na tegorocznych Mistrzostwach Europy w Niemczech, co mnie bardzo cieszy. Zatem pomyślałem sobie, że taki akcent może dzisiaj mi towarzyszyć, tym bardziej, że przecież będziemy rozmawiali przede wszystkim o polskich artystkach. No bo dzisiejszy vlog jest kontynuacją vloga z poprzedniego tygodnia, w którym mówiłem Wam o moich ulubionych i dla mnie najważniejszych artystkach muzycznych zagranicy, a dzisiaj powiem Wam o moich ulubionych artystkach muzycznych z naszego rodzimego kraju. Ale co ciekawe, to w tym vlogu poprzednim artystką, którą wskazałem jako moją ulubioną spośród żyjących była Bonnie Tyler, czyli Walijka. Więc można powiedzieć, że to jest taka naturalna kontynuacja, fajne, płynne przejście, ale pozwolicie, że zanim przejdę do tematu głównego, czyli podzielę się z Wami moimi przemyśleniami na temat polskich artystek, to jeszcze wspomnę o kilku artystkach, o których zapomniałem powiedzieć we vlogu poprzednim, artystkach zagranicznych, które po prostu wyleciały mi z głowy. Moja wina, przyznaję się do tego i za to przepraszam, a oczywiście muszę wspomnieć o kilku z nich, które miały również i mają ciągle dla mnie duże znaczenie. Mam na myśli chociażby Janis Joplin, czyli legendarną amerykańską piosenkarkę, ikonę lat 60., jedną z najważniejszych, najbardziej wpływowych i charyzmatycznych artystek w historii, która zmarła niedługo przed wydaniem swojej świetnej płyty Pearl. Zmarła w wieku 27 lat, podobnie jak chociażby Amy Winehouse. Wprawdzie nigdy nie byłem jej fanem, ale muszę przyznać, że warunkami wokalnymi imponowała, a także zwracam uwagę jej takie autobiograficzne, osobiste teksty. Muszę wspomnieć także chociażby o ciągle śpiewających i dysponującymi pięknymi wokalami artystkach takich jak Celine Dion czy Adele, których twórczość raczej skierowana dla takich, bym powiedział, ludzi dojrzałych. Bardzo istotną artystką w historii muzyki, zwłaszcza amerykańskiej, jest także Dolly Parton, czyli nie tylko piosenkarka, ale także multiinstrumentalistka, kompozytorka, generalnie osobowość telewizyjna, medialna, matka chrzestna Miley Cyrus i chociażby też pierwsza wykonawczyni słynnego utworu I Will Always Love You, który znam z repertuaru Whitney Houston. Dolly Parton to ikona country na świecie, chociaż ostatnia jej płyta zawierała rockowe covery. Muszę także wspomnieć o dwóch artystkach, które kojarzą się z metalem symfonicznym, czyli wokalistką Sharon Adele z Within Temptation, przepraszam, i pierwszą wokalistką zespołu Nightwish, Tarju Taurunen, które dysponują pięknym operowym głosem i również właśnie dzięki tym operowo-rockowym warunkom twórczość ich i ich zespołów zaliczana jest do grona metalu symfonicznego. Pięknym głosem dysponuje także Tanita Tikaram. Jej hit Twist in My Sobriety jest jednym z moich ulubionych śpiewanych przez kobietę, a śpiewa na nim będąc jeszcze nastolatką, bo nie miała wtedy jeszcze 20 lat, a brzmi jak dojrzała rasowa kobieta. Również Gwen Stefani zasługiwała na wzmiankę, czyli wokalista zespołu No Doubt. Tracy Chapman, też znakomita amerykańska artystka, chociażby śpiewająca słynny utwór Fast Car. Podobnie Joan Jett, autorka słynnego I Love Rock and Roll. Czy Patti Smith, także ikona rocka, która śpiewała chociażby
utwór, który podarował jej Bruce Springsteen, czyli Because the Night. Alanis Morissette, także kanadyjska świetna wokalistka, chociażby za nas hitu Ironic. Muszę też wspomnieć o dwóch zespołach, o których nie powiedziałam, przede wszystkim o zespole Roxette. Mary Fredriksson, szwedzka artystka, już niestety nieżyjąca. To też był jeden z moich ulubionych damskich, żeńskich głosów, a Roxette, no to kopalnia przebojów, popularni zwłaszcza w latach 80. i 90. Listen to your heart, it must have been love. Mary Fredriksson była wokalistką i dysponowała naprawdę takim fajnym poprokowym głosem. Zresztą wydaje mi się, że Roxette to była taka kwintesencja poproka, takiego ambitnego, szlachetnego, dojrzałego, pięknego poproka. No i na koniec wspomnę jeszcze o zespole The Kelly Family, który kojarzy mi się z dzieciństwem, młodością, a w zespole The Kelly Family oczywiście śpiewały także dziewczyny, kobiety, chociażby Patty, czy Katie, czy Barbie, więc na koniec tego wątku zagranicznego jeszcze o nich. Ale okej, tutaj postawmy kropkę, zakończmy już definitywnie wątek zagraniczny i przejdźmy do wątku polskiego, w którym podzielę się moimi spostrzeżeniami odnośnie moich ulubionych polskich artystek, a zacznę od absolutnej królowej polskiej muzyki rozrywkowej i dla mnie mimo wszystko, bo oczywiście pewne błędy i wizerunkowi artystyczne, zwłaszcza w XXI wieku jej się zdarzały i zdarzają, ale uważam, że królową polskiej muzyki rozrywkowej jest, była i będzie Maryla Rodowicz. Jej debiutancka płyta Żyjmy w świecie powstała w roku 70 i od tej pory właściwie cały czas jest na topie. Miała do czynienia z różnymi gatunkami muzycznymi, i rockiem, i folkiem, i poprockiem, i piosenką kabaretową, i poezją śpiewaną, i muzyką biesiadną. Chociażby przecież jej płyta, album Marysia Biesiadna z roku 1994 rozszedł się ponad 30-milionowym nakładzie i do tej pory jest chyba jej albumem się najlepiej sprzedającym. Oprócz tego także oczywiście znana jest z tego, że sobie znakomicie akompaniuje na gitarze, bardzo sprawnie na tym instrumencie gra, ale przede wszystkim dysponuje Maryla Rodowicz pięknym, bardzo silnym, bardzo charakterystycznym i pięknie prowadzonym i emocjonalnie z siebie wydobywanym wokalem. Dlatego Maryla Rodowicz, która kojarzy się z takimi hitami jak chociażby Wielka Woda czy Małgorzka, znanymi chyba nam wszystkim, ale także mnóstwem innych przebojów, jest dla mnie osobą, od której wypadało tego vloga zacząć. A o utworach Wielka Woda i Małgorzka wspomniałam nieprzypadkowo, bowiem te utwory powstały we współpracy z Katarzyną Gertner, kompozytorką, i oczywiście Agnieszką Osiewską, autorką tekstów do obu tych utworów, bo te panie często z Maryl Rodowicz współpracowały i o nich także wypada wspomnieć, chociaż dzisiaj skupię się głównie na wokalistkach, ale w wypadku Rodowicz o Osiewskiej i Gertner nie wypadało nie wspomnieć. Tym bardziej, że kolejna artystka, o której powiem, poza tym, że także fantastycznie śpiewała i osobą była, bo także niestety nie żyje, zmarła w roku 2018, była osobą niezwykle charyzmatyczną, to także pisała teksty, a mowa oczywiście o nieodżałowanej Oldze Jackowskiej, czyli Korze, która zmarła w roku, tak jak powiedziałam, 2018, która znana jest przede wszystkim z zespołu Manam, chociaż miała też karierę solową, ale w zespole Manam wydała 11 płyt studyjnych z tym zespołem. Była autorką wielu hitów, chociażby krakowskiego Spinu, o którym pisałam ostatnio na moim profilu dziennikarskim na Facebooku. Dla wielu fanów i ekspertów była to najbardziej charyzmatyczna osobowość polskiego rocka. Prawdziwa ikona, zwłaszcza lat 80., które były dla Manamu najlepszą dekadą. Chociaż, co ciekawe, najlepiej przydający się albumem Manamu był album Róża z roku 94. Ale w latach 80. to Manam obok Lady Punk był moim zdaniem najważniejszy polski zespół, w czym ogromna wsługa Kori, która śpiewała, pisała teksty i przede wszystkim prezentowała się zjawiskowo zupełnie inaczej niż większość wokalistek. Była bardzo charakterystyczna, bardzo charyzmatyczna, bardzo pewna siebie i z dużą klasą. Zresztą do końca życia taką klasę i taką zadziorność, ale taką fajną zadziorność, taką dobrze widzianą zadziorność prezentowała. Ale w ogóle lata 80. to był wspaniały zespół, przepraszam, wspaniały okres dla polskich zespołów rockowych, także tych, na,
które miały w swoim składzie kobiety, wokalistki. Manam oczywiście jest tego przykładem najlepszym, bowiem nie było w historii polskiego rocka zespołu, w którym tak istotną rolę odgrywałaby kobieta. Może aż do pojawienia się Hej z Katarzyną Nosowską, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ale innym zespołem, w którym śpiewała kobieta i to śpiewała w sposób fantastyczny, moim zdaniem chyba dysponowała i nadal dysponuje najlepszymi, obok właśnie Kory i Rodowicz, warunkami wokalnymi. Mówię oczywiście o Małgorzacie Ostrowskiej, zespołu Lombard, która była wokalistką tego zespołu i w nim wylansowała wielkie hity, takie jak chociażby Szklana Pogoda czy Gołębi Puch, czy Przeżyj to sam, chociaż akurat w nim ona nie śpiewa. Ale Ostrowska śpiewała i nadal śpiewa, bo nadal koncertuje solowo niezwykle ekspresyjnie, niezwykle rockowo, z taką piękną chrypką, w sposób chropowaty, trochę podobny do wspomnianej Bonnie Tyler na początku. Ale oprócz twórczości solowej i z Lombardem, chyba wszyscy kojarzymy także jej rolę w filmie Podróże pana Kleksa, w którym wcieliła się w królową Abę i w tym filmie zaśpiewała legendarną meluzynę, jeden z najpiękniejszych polskich rockowych kobiecych utworów wszechczasów, znakomity utwór, także pokazujący w ogromnym stopniu skalę i możliwości głosu. Ostrowską podziwiam, cenię, bardzo jej kibicuję i cieszę się, że cały czas jeszcze mogę ją zobaczyć na koncertach. Ale co ciekawe, no to na początku przecież kariery Lombardu w Lombardzie śpiewała oprócz Małgorzaty Ostrowskiej jeszcze jedna wokalistka, czyli Wanda Kwietniewska, która później miała swój własny zespół, oczywiście Banda i Wanda. No i pierwsza ich płyta z roku 1984 zawierała no, też wielkie przeboje lat 80., czyli Hi-Fi oraz Nie będę Julią. A co ciekawe, to w tym zespole grali chociażby tak wybitni gitarzyści jak Jacek Szaklewski i Marek Raduli, znani później odpowiednio z zespołów Perfect i Budka Suflera. Ale w ogóle lata 80. to był bardzo dobry okres dla muzyki kobiecej, zwłaszcza dzięki obecności, może nie zwłaszcza, ale w dużej mierze dzięki talentowi kompozytorskiemu Romualda Lipko, który, jak wiemy, pisał dla wielu kobiet, ale apogeum tej współpracy z kobietami przypadało właśnie na lata 80. Ale zanim do tej dekady przejdziemy, to jeszcze oczywiście w kontekście Romualda Lipko i jego współpracy z kobietami muszę wspomnieć o końcówce lat 70., bowiem w roku 79 powstał utwór, do którego oczywiście Lipko melodię napisał, skomponował ten utwór Nic nie może wiecznie trwać Anny Jantar, która krótko współpracowała z Lipko i z Budką Suflera. Nagrali wspólnie 3 utwory. Najbardziej oczywiście znany był ten, o którym wspomniałem. Fantastyczny Nic nie może wiecznie trwać. I gdyby nie tragiczna śmierć w wypadku samolotowym w katastrofie lotniczej Anny Jantar w roku 80, to pewnie ta współpraca by się rozwinęła i trwała dłużej, ale Anna Jantar i tak zapisała się złotymi zgłoskami w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Nie tylko tym utworem, ale także wieloma innymi, chociażby Układ z życiem, także wspólnie z muzykami Budki nagranym. Oczywiście Anna Jantar, jak wiemy, jest także matką Natalii Kurskiej, która także stosunkowo dużą, jak na polskie warunki, karierę później zrobiła. Ale wróćmy do współpracy Romualda Lipką z kobietami lat 80. Pierwszą z nich była Izabela Trojanowska. Cała płyta debiutancka Iza została nagrana z muzykami Budki Suflera. Z tej płyty pochodzą takie hity jak Tyle samo prawd, ile kłamstw, czy przede wszystkim Jestem twoim grzechem, ale przede wszystkim Wszystko, czego dziś chcę, czyli mój ulubiony utwór z repertuaru Trojanowskiej. Jeden w ogóle z najlepszych utworów kobiecych w polskiej muzyce, moim zdaniem. I Trojanowska w dużej mierze swoją karierę, która była największa w latach 80.,
właśnie Budce zawdzięcza. Kolejna płyta była już nagrana w innym składzie, ale towarzyszył jej w jej nagraniu Jan Borysewicz, wtedy jeszcze muzyk Budki, który przy okazji tego właśnie albumu, przy okazji pracy nad tym albumem, wspólnie z autorem tekstów Andrzejem Mogielnickim, autorem tekstów także na płytę właśnie Trojnowskiej, drugą Układy, napisał utwór Mała Lady Punk, który jak wiemy był początkiem historii zespołu Lady Punk, ale to jest temat na innego vloga. A Trojnowska zapisała się złotymi zgłoskami w historii polsko-niemieckiej rozrywkowej, także z powodu swojego wizerunku, stylu bycia, ubioru, krótkie włosy, inna fryzura niż dotychczas forsowane przez polskie wokalistki, inny sposób poruszania się, inny sposób ubierania się, inny sposób prezentacji scenicznej, taki bym powiedział trochę męski, ale i taki zawadiacki, bardzo seksowny, bardzo taki nonszalancki, sprawił, że Trojnowska była absolutną gwiazdą lat 80. W kolejnych dekadach już do tej kariery się nie zbliżyła. Ja tutaj muszę wspomnieć anegdotę, którą pewnie już mówiłem kiedyś, ale jak byłem na moim pierwszym koncercie w życiu, był to koncert z okazji 20-lecia Budki Flera, na którym byli wspomniani chociażby Borysewicz, a także artystka, o której powiem za chwilę, czyli Urszula i Trojnowska, także była. To po koncercie wdarłem się do garderoby po to, żeby wziąć autografy od wszystkich muzyków. Miałem wówczas lat 11, rok 2004, hala Mocy w Lublinie. W momencie jak pani Iza podpisywała mi autograf na plakacie, nachyliłem się nad nią, a ponieważ miałem w puszce, przepraszam, w kieszeni kurtki jeansowej otwartą puszkę coli, to większość tej coli wylałam na nią i na jej głowę. Do tej pory mam plakat z śladami po tej coli. Byłem pewien, że będzie na mnie wściekła, ona obtarła kolę z głowy, z włosów, pocałowała mnie w policzek i powiedziała, że nic nie stało. Pamiętam, że byłem zachwycony. Dobrze, bo zachwycony byłem także twórczością Urszuli w latach 80., która wspólnie z Budką nagrała cztery płyty z muzykami Budki. Pierwszą w roku 83, nazwano po prostu Urszula. Autorem wszystkich kompozycji był Tromuard Lipko, autorem wszystkich tekstów był Marek Dutkiewicz, który wczoraj obchodził 75. urodziny. Z tego miejsca raz jeszcze Marku 200 lat wszystkiego pięknego. A Marek, jak wiemy, pisał chociażby tak stół dla wspomnianego Lombardu. Ale wróćmy do Urszuli. Później na kolejne płyty także muzykę pisał Lipko, w całości także na płytę drugą, Malinowy Król, która zawierała tytułowy utwór, będąc moim ulubionym utworem z jej repertuaru, ale wyróżnił także takie utwory jak Totalna Hipnoza, Wielki Odlot, Podwórkowa Kalkomania, Luz Bluz w Niebiesame Dziury, czy oczywiście Tmuchawce, Latawce, Wiatr, a także chociażby utwór Powiedz Ile Masz Lat, który później coverowany był chociażby przez zespół Nowela, którego byłem menadżerem, a który znakomicie zaśpiewała Dominika Dmowska, czyli wokalistka, która także prezentuje bardzo dobry wokal, bardzo śpiewa czysto, wyraźnie, ładnie frazuje i twórczość zespołu Nowela z wokalem Dominiki także Wam polecam. Ale wróćmy do Urszuli, bowiem Urszula nagrała cztery płyty z Budką. W międzyczasie też wyszła za mąż za gitarzystę Budki Stanisława Zybowskiego, w którym później nagrywała i koncertowała już bez zespołu. A wielkim sukcesem w drugiej połowie lat 90. po powrocie tego duetu Urszula Zybowskiej z Stanów okazał się album Biała Droga z takimi hitami jak cover utworu Konik czy utwór Na Sen, który według różnych szacunków sprzedał się nawet w granicach 800 tysięcy egzemplarzy, co było znakomitym wynikiem. Zatem Urszula sobie poradziła świetnie także w nowej rzeczywistości w latach 90. bez Budki, grając już bardziej rockowo, no bo te albumy z Budką były takimi albumami poprockowymi, aczkolwiek według mnie współpraca Urszuli z Budką to był najlepszy poprockowy okres w historii polskiej muzyki. Uważam, że Urszula była najlepszą popową czy poprockową piosenkarką, a współpraca z Budką jest takim szczytem tego gatunku kobiecego w naszym kraju. Utwór Malinowy Król do dzisiaj już chyba na zawsze powstanie moim ulubionym utworem tego teamu Urszula Lipko-Dutkiewicz. Zanim przejdziemy do lat 90. jeszcze muszę wspomnieć o zespole, który może nie jest jakoś mi szczególnie bliski, ale też trzeba docenić jego wokalistkę,
także dysponującą potężnym głosem, także podobnie jak Urszula i ja, urodzoną w Lublinie. Mam na myśli zespół Bajn i Beaty Kozidrak. Również ich pierwszy album, nazwany po prostu Bajn z roku 1983, który był dobrym rocznikiem, nie tylko płyta Urszuli, ale chociażby David Lady Punk i moje urodziny miały miejsce w tamtym roku. Zawierała wielkie hity, ta pierwsza płyta Bajmu, no i też Bajn byli popularni w latach 80., ale także w kolejnych dekadach byli popularni. Później Beata Kozidrak zaczęła grać solowo i pomimo, że tak jak powiedziałem, fanem jestem, doceniam, jak dużym, silnym głosem ona dysponuje. Zanim przejdziemy do lat 90., to jeszcze muszę wspomnieć o jednym zespole, także w kontekście wspomnianego Marka Dutkiewicza, bowiem on pisał również utwory, pisał tekst tych utworów, takich jak Choć pomaluj mu świat, czy Window do nieba. Oczywiście już się pewnie domyślacie, że chodzi o zespół 2 plus 1, który tworzyli Janusz Kruk przede wszystkim i Elżbieta Dmoch, fleciska i wokalistka. Teraz już troszeczkę zapomniana, podobnie jak zespół, ale w latach 80. i 80. byli jednymi z najważniejszych polskich graczy na scenie muzycznej, także dość popularni na arenie międzynarodowej. Chociażby posłuchajcie sobie takiego hitu jak Easy Come, Easy Go. Ja w ogóle przez wiele lat myślałem, że to jakiś śpiewa zagraniczny artysta, bo on brzmiał jak Abba czy Bonnie M. A ten utwór zrobił karierę w Europie, zwłaszcza w Niemczech Zachodnich. Easy Come, Easy Go pokazuje, że nawet polski zespół mógł być zespołem poprokowym na światowym poziomie, ale także w historii polskiej muzyki zapisał się utworami pisanymi chociażby przez wspomnianego Dutkiewicza. Ale okej, przejdźmy do lat 90. wreszcie, bo to były złote lata polskiej fonografii, nie tylko z powodu wspomnianej Urszuli i albumu Biała Droga, ale wówczas objawiło się wiele artystek, które do tej pory na rynku funkcjonują bardzo dobrze, takich jak chociażby wspomniana Katarzyna Nosowska z zespołu Hej, którego również nie jestem wielkim fanem, podobnie jak i Katarzyny Nosowskiej, ale doceniam jej wkład w historię polskiej muzyki, zarówno wokalny, a może jeszcze bardziej tekściarski, tekstowy, bowiem ona znakomity tekst również pisała. Mógłbym wyróżnić wiele utworów zespołu Hej, które lubię, o wiele mniej trafia do mnie twórczość Nosowskiej, ale no nie sposób, mówiąc o największych polskich artystkach, o Nosowskiej nie wspomnieć, bo była ona bardzo istotną, nadal jest twórczynią na polskiej scenie, na polskim podwórku. Podobnie jak oraz Manamem, to Nosowska z Hej też wydała póki co 11 płyt studyjnych. Innym zjawiskowym objawieniem lat 90., chociaż kariera zaczęła trochę wcześniej, była Edyta Bartosiewicz, także autorka tekstów i wokalistka, ale także znakomita gitarzystka. Takie hity jak Ostatni, Skłamałam, Jenny czy Tatuaż. Edyta Bartosiewicz była niewątpliwie symbolem lat 90. Otoczoną wręcz pewnym kultem artystką, która z pewnością bardzo trwały swój skład muzyczny w polskiej muzyce, przepraszam, zwłaszcza lat 90. odcisnęła. Jej płyty sprzedały się w młodszym nakładzie ponad miliona, podobnie jak płyty Kasi Kowalskiej, także rockowej, poprakowej piosenkarki, wokalistki, autorki tekstów, która również apogeum swojej popularności miała w latach 90., ale obie artystki do tej pory koncertują i do tej pory cieszą się uznaniem. Podobnie jak chociażby Majka Jeżowska, znana przede wszystkim ze śpiewania utworów dla dzieci, ale także śpiewająca inne gatunki, w tym reggae czy country. Przecież występowała regularnie na Pingu Country w Mrągowie. Co ciekawe, na debiutanckiej płycie Majki Jeżowskiej śpiewała Urszula kiedyś. W Urszulą wiatr robiłem, z Majką Jeżowską zamierzam. Robiłem też chociażby wiatr oczywiście ze wspomnianą Malą Rodowicz. Oczywiście to były tylko przykłady artystek, które zrobiły wielką karierę i które lubię. Zdecydowaną większość tych artystek lubię, podziwiam, należą do czołówki moich ulubionych polskich artystek. Wszystkie wymienione szanuję, nawet jeżeli nie jestem ich fanem. No ale nie wspomnieć także o Violetcie Villas chociażby, czyli także artystce, której zwłaszcza ostatnie lata przed śmiercią były bardzo nieszczęśliwe i
traumatyczne i miała problemy osobiste i była uzależniona od różnych rzeczy i do tej pory nie do końca są jasne okoliczności jej śmierci, w którą była być może też w jakiś sposób jej opiekunka zaangażowana, ale to nie jest temat na dzisiaj. Z pewnością Greta Villas była zjawiskową wokalistką, dysponującą wręcz operowym głosem. Zresztą śpiewała także repertuar operowy, operetkowy, poezję śpiewaną, utwory estradowe, utwory rewiowe, popowe, także arię i muzykę sakralną, w którym śpiewała, pokazywała swój głos na różnych rejestrach, a te rejestry wokalne miała imponujące, bo śpiewała na różnych wysokościach, dysponowała różnymi barwami. Była także aktorką, artystką estradową, teatralną, znaną w całej Europie swego czasu. Posługiwała się kilkoma językami, była symbolem seksu, zwłaszcza w latach 60. i 70. No, z pewnością ikona i bardzo istotna artystka w historii polskiej muzyki. Trochę później zapomniana, ale chociażby w latach 90. skutecznie przypomniał ją Kazik na płycie Tata Kazika, w którym pojawiła się gościnnie. I możemy ją usłyszeć w duecie właśnie z Kazikiem. Kochaj mnie, ja będę twoją. Polecam. Oczywiście warto przy okazji Grety Villas wspomnieć również, że w roku bodajże 76 dla Polonii Amerykańskiej występowała wspólnie z Kaliną Jędrusik, czyli inną ikoną polskiego kina i muzyki, bo to była aktorka, piosenkarka, która również zrobiła karierę nie tylko w naszym kraju, ale była rozpoznawana poza jego granicami. Warto wspomnieć także takie artystki jak pięknie śpiewającą Irenę Santor, Zdzisławę Sośnicką, która znana jest ze wspólnego przeboju Aleja Gwiazd, także autorstwa duetu Lipko-Dutkiewicz dla Irenę Santor, także zresztą Lipko muzykę pisał. Warto wspomnieć także o Halinie Frąckowiak, która miała świetny utwór Papierowy Księżyc, czy o artystkach, które karierę zaczynały wcześniej, w latach 60., 70., takich jak Karin Stanek, Ada Rusowicz, mama Ani Rusowicz, którą znamy chociażby z zespołu Niebiesko-Czarni, czy Mira Kubasińska z zespołu Breakout. Oczywiście także teraz są artystki, które w jakiś sposób lubię i cenię twórczość, którą prezentują, chociażby Kasia Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni, no i nawet, co pewnie niektórych zaskoczy, Sana, bo uważam, że pomimo różnych zarzutów, które mam do jej twórczości, do tego, w jaki sposób ona niektóre rzeczy, zwłaszcza wizerunkowo, pokazuje, no to jednak doceniam ją jako artystkę, tym bardziej, że poza tym, że jest prawną wokalistką, jest przecież także wyedukowaną, wykształconą skrzypaczką. No i w moim rankingu w tym spotkaniu z Wami nie sposób nie wspomnieć także o kontrowersyjnej, zwłaszcza w ostatnich latach trochę pogubionej, chyba tak wizerunkowo, ale jednak także dysponującej świetnym głosem Edycie Górniak, która zwłaszcza w latach 90. była rzeczywiście naszą gwiazdą, jak wiemy, z utworem To nie ja, napisanym w warstwie tekstowej przez Jacka Cygana. Zajęła ona drugie miejsce podczas Eurowizji w roku 1994. Dobrze, przypuszczam, że znowu o kimś, przepraszam, zapomniałam, pewnie nie powiedziałam o wszystkich artystkach. Jest to bardzo prawdopodobne, no bo przy takiej ilości kobiet bardzo łatwo o kogoś przeoczyć, kogoś pominąć, o kimś nie wspomnieć. Mam jednak nadzieję, że zdecydowaną większość kobiet, które są dla mnie w polskim muzyce ważne, wspomniałem, o nich powiedziałem i zachęciłem Was tym samym także do przemyśleń, do zastanowienia się nad Waszymi wyborami i do podania własnych typów. To, czego Was zachęcam w komentarzach, podobnie jak i zachęcam Was do tego, abyście oczywiście subskrybowali ten kanał, udostępniali go, śledzili, podobnie jak inne moje social media, mój profil na Patronite, w którym także możecie dodatkowo wesprzeć powstanie mojej książki, mój profil na Facebooku, mój profil na Instagramie, linki do tych wszystkich
platform, podam Wam oczywiście zalecenie w opisie tego filmu. A dzisiaj bardzo Wam dziękuję za wspólne przeżycie z Wami tej sentymentalnej podróży po różnych dekadach, podróży, w której miałem okazję i przyjemność wspólnie z Wami podzielić się z Wami na temat tego, które artystki polskie były i są dla mnie najważniejsze. Dziękuję za uwagę. A, widzicie, zapomniałem jeszcze o Various Monks. Bardzo ważny zespół lat 90. przede wszystkim. Kojarzony przede wszystkim przeze mnie z Anitą Lipnicką. Istotny bardzo zespół lat 90. dla mnie. Więc o Various Monks, Anicie Lipnickiej muszę wspomnieć. Various Monks potem miał inny też wokalistki, chociażby Kasię Stankiewicz. Ale okej, teraz już naprawdę koniec. Rzutu na taśmę jeszcze o Various Monks wspomniałem i słusznie, bo mi się to należało. A ja Wam już teraz definitywnie dzisiaj dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.